zaczynamy kolejne spotkanie na Placu Wolności w ramach Festiwalu Malta 2018. Walczyliśmy ze słońcem, walka została wygrana. Zapraszamy Państwa coraz bliżej, już tak nie powinno razić. Mam nadzieję, że wytrzymamy te najbliższe 60, może nieco więcej minut. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, rozmawiali w miłej atmosferze o porozumieniu i dialogu. Chociaż od razu chciałem zaznaczyć, że dochodzi do pewnego rozłamu, jeżeli chodzi o uczestników debaty, to znaczy magistrowie lub magistrzy kontra naukowcy, o tak bym powiedział. Pierwszym uczestnikiem naszej dyskusji i rozmowy dzisiaj jest pani Dorota Golec, psycholożka, psychoterapeutka, psychoanalityczka. Dzień dobry. Brawa, więcej brawa. Powitajmy wszystkich gości dyskusji. Obok pani Danuty siedzi pan Sebastian Duda, członek redakcji Więzi, ale także filozof i teolog. Dzień dobry. Dzień dobry. No i trzeci uczestnik naszej dyskusji. Myślę, że wiele osób kojarzy twarz pana profesora. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doktor nauk humanistycznych, a także doradca pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jest. Zauważyłem równy podział braw. To mnie bardzo cieszy, bo będziemy właśnie mówić o tym, jak się porozumiewać nawet w kwestii oklaskiwania gości. Dlaczego stół, proszę Państwa, nie okrągłe stoliki? Chciałem się z tego wytłumaczyć na początku. Otóż rok temu na Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie rozmawiałem z belgijskim pisarzem Dawidem van Riebruckiem, który m.in. napisał bardzo poruszającą, ogromną pracę na temat Konga i tego, jak Belgowie nie potrafią sobie poradzić z dziedzictwem króla Leopolda, który, jak wiemy, doskonale eksploatował Kongo. Doszło tam do czegoś okropnego. Jak traktowano Kongijczyków, żeby zdobyć kauczuk i uczynić Belgię bogatą, przeszło do historii jako obrzydliwa opowieść o niewolnictwie. Ale van Riebruck jest także jedną z tych osób, która ma kontakt z politykami europejskimi. Jest członkiem czegoś, co nazywa się elitą europejską. Zna m.in. doradców Angeli Merkel czy obecnego prezydenta Francji Emmanuela Macrona, zna też innych polityków europejskich w różnych obozach. I kiedy rozmawialiśmy na festiwalu w Szczebrzeszynie, to powiedział tak: w kraju tak podzielonym, jakim w tej chwili jest Polska, ale właściwie większość krajów europejskich, na tak podzielonym kontynencie, jakim jest Europa, czy na tak podzielonej planecie, jaką jest Ziemia, jedynym sposobem na porozumienie i dialog są stoły. Kiedy go zapytałem o to, o co chodzi z tymi stołami, powiedział tak: wyobrażam sobie, że na każdym dużym placu, każdego dużego miasta w Polsce, w Europie, na świecie spotykają się ludzie, którzy wywodzą się z różnych obozów politycznych, którzy wyznają różne religie, którzy mają różne światopoglądy. Spotykamy ich przy stole i próbujemy przy tym stole przerozmawiać najważniejsze problemy współczesnego świata, dzisiejszej Europy, dzisiejszej Polski. To, że spotykamy się przy stole, oznacza, że mamy ze sobą kontakt fizyczny i wzrokowy. Nie możemy od tego stołu odejść. Wtedy możemy się wysłuchać i być może uda nam się zrozumieć tego, kogo uważamy za przeciwnika. I znajdziemy w nim więcej cech wspólnych niż osobnych. Będzie nam bardziej bliski niż wrog. Bardzo to jest ciekawa moim zdaniem koncepcja i od tego bym chciał zacząć. Może od pana profesora, jako socjologa. Co pan myśli o tej wizji Dawida van Riebrucka? To się może udać, czy nie? Współczesne trendy technologiczne podkładają nam nieustannie nogę. Niezależnie od tego, że mamy ułomne charaktery, charakterki, bardzo często nie potrafimy swoich emocji utrzymać na uwięzi. Przez natura, struktura dzisiejszej przestrzeni komunikacyjnej jest taka, że niższe szanse na spokojny, rzeczowy, racjonalny dialog. Nawet gdybyśmy wszyscy mieli wysokie kompetencje komunikacyjne, a tylko drobna część społeczeństwa ma wysokie kompetencje, to znaczy umiejętność publicznego korygowania własnych definicji, odsłaniania swoich stereotypów, budowania płaszczyzny wspólnej w obliczu krytyki, to i tak ta przestrzeń zabija szansę na rozmowę. Mianowicie ta przestrzeń jest komunikacją nadmiarową. Każdy może być nadawcą. Spełnił się sen Bertolta Brechta, który mówił, że gdy zakładano radio,
to w sensie technicznym można było zrobić sytuację taką, że każdy by się z każdym komunikował, tymczasem z powodów politycznych stworzono asymetrię. Jeden mówi, reszta słucha. Dzisiaj w czasach internetu wszyscy mówią, nikt nie słucha i wytworzyło się zjawisko opisywane jako ekonomia uwagi. To znaczy, zarówno sprzedawcy produktów, jak i idei ścigają się o nasz czas. Kiedyś to był czas antenowy, to jest moment, czas wyświetlania danej strony w smartfonie i tablecie. Żeby wygrać w warunkach wyścigu o uwagę, trzeba sygnał tuningować. Trzeba robić z igły widły, rzeczy niewinnych robić skandaliczne, rzeczy wkraczające w ludzką wyobraźnię. I tam mamy tyle kanałów informacyjnych, są kanały, istnieje osobna gałąź biznesowa, quasi biznesowa, którą można nazwać partyzanci informacji. Ludzie zakładają portale tylko po to, żeby generując kliknięcia na fake newsach lub zdeformowanych informacjach uzyskać pewne automatyczne ilości reklam i zarabiają na tym. Nie chcę nazw wymieniać, mogę, jak ktoś jest zainteresowany badawczo o takich portalach powiedzieć, one są nie tylko w Polsce. One współtworzą szum informacyjny. Te portale mają, wchodzą w algorytmy wiadomości automatycznie wyświetlanych nam przez tablety i smartfony. I można powiedzieć, że natura tej przeciążonej przestrzeni komunikacyjnej kładzie kłody pod nogi każdemu, kto chciałby spokojnie, rzeczowo dyskutować, bo on skazuje się na zapomnienie natychmiastowe. Ale pan do nas przyjechał, czyli pan wierzy w taką ideę tego, że należy rozmawiać poza tabletami, poza cyberprzestrzenią. Ja jestem zawodowym intelektualistą, zawodowo zajmuję się, całe moje życie zawodowe to jest przetwarzanie informacji i można powiedzieć uczestniczę w takich sytuacjach w trybie pewnego obserwacji uczestniczącej, jestem badaczem i uczestnikiem i jadę tu, jadę tam i potem patrzę, gdzie jest rezonans internetowy. Często on zależy od przypadku. Często gdzieś udzielam wypowiedzi nieistotnej, z której ktoś wydobywa jakieś bardziej kolorowe określenie i to jest cytowane przez parę dni, a gdzieś indziej uczestniczę w poważnej, bardzo dobrej, fascynującej dyskusji, która wpada w czarną dziurę. Więc można powiedzieć, że zajmuję się oraniem morza. Panie Sebastianie. No, wypada mi się tutaj zgodzić z tym, co powiedział pan profesor, tym prymacie emocji w rozmowie, prymacie emocji w dialogu i po prostu tym, co przełom komunikacyjny uczynił jakby z samym dialogiem, ale odnosząc się jeszcze do tej kwestii belgijskiej. Ja spędziłem w Belgii parę dobrych lat jeszcze wtedy, kiedy ten przełom nie był tak mocno odczuwalny, powiedzmy tak. Znaczy internet wchodził i bardzo często Belgowie próbowali organizować spotkania z Kongijczykami. Takie właśnie przy stole, okrągłe stoły, w różnych przestrzeniach. No, ja byłem na uniwersytecie, to bardzo często się odbywało, były jakieś tam wymiany między Lowaniem a Kinshasą, ale także w innych miejscach, także publicznie. Pamiętam nawet bardzo podobne jakby forum, tak jak tutaj, w Brukseli chociażby. I co uderzało wtedy, jeszcze przed tym przełomem komunikacyjnym, to to, że widać było, jak wielka trauma istnieje pomiędzy dwiema grupami, tak? Pomiędzy Kongijczykami i Belgami. I sposobem na to, żeby jakby ona nie dochodziła do głosu, a jakby wszyscy się milcząco na to zgadzali, żeby nie dochodziła do głosu, było niesłychane skonwencjonalizowanie rozmowy. Tak? Znaczy pewna układność, pewne przemilczanie faktów, takich nawet najbardziej bolesnych i dojmujących, po to tylko, żeby nie urazić belgijskich gospodarzy, albo żeby nie wypłynęło coś zbyt mocno, tak? I ostatecznie te rozmowy w bardzo dużej części były rozczarowujące. Były rozczarowujące i dla uczestników, i dla publiczności także zgromadzonej. To znaczy próbowano jakby wyjść poza ten poziom konwencjonalnej, kulturalnej rozmowy o czymś, co było bardzo bolesne, bardzo trudne i widać było ten poziom, ale jakoś zagłaskiwano to, mówiąc właśnie w ten sposób, że no, my mamy zobowiązanie, Belgowie mówili,
mamy zobowiązania względem Kongijczyków, więc musimy w jakiś sposób ich promować, musimy finansować stypendia, no takie sprawy wychodziły zwykle. I ostatecznie no, wiele z tych debat skończyło się takim uczestników lub publiczności poczuciem niesłychanej sztuczności. Znaczy nie działo się tam nic właśnie emocjonującego, co powinno się było wydarzyć. Teraz po przełomie komunikacyjnym jest pewnie inaczej, dlatego że jest więcej kanałów, gdzie dochodzą do głosu te emocje, ale nie sądzę, że dzięki temu te rozmowy stały się mniej konwencjonalne, jeżeli się nawet dzieją przy stole. To jest pytanie, co zrobić, żeby uniknąć tego typu konwencjonalizacji. Zwróciłem uwagę na to, że pan profesor zrobił zdjęcie naszej dyskusji, czyli pójdzie w świat to, że tu jesteśmy wszyscy razem. To jest ten postęp. Jak się zastanawiam, od jakiej strony to naświetlić, bo jako psycholog no, mam swoje spojrzenie na to, co się dzieje, albo się nie dzieje w dialogu. Ale może od tej strony. Jeżeli przy stole, tak jak tutaj, siada grupa, czyli co najmniej 3 osoby, bo do 3 osób to mamy już grupę, to ta grupa może, ona generalnie, ona ma jakieś zadanie do wykonania i tym zadaniem jest, powiedzmy, przeprowadzenie tego, co nazywamy dialog. Wiemy o tym, że czasami ten dialog się udaje, cokolwiek by znaczyło udaje się, a czasami on się kompletnie nie udaje. Czasami, tak jak pan mówi, może być tak, że się udaje w takim odcięciu kompletnym od emocji, więc jest jałowy. Czasami, tak jak pan mówi, to jest po prostu rozproszone, to jest jakoś zniekształcone w wyniku różnych oddziaływań. I ja uważam, że żeby rzeczywiście mogło się odbywać, żeby taka grupa mogła wykonać pracę, do której chociażby na chwilę została powołana, to ona musi wykonywać taką czynność, którą nazywam myśleniem. Mówię czynność, którą nazywam myśleniem, bo to nie jest do końca tak, jak potocznie to rozumiemy. Myślenie w takiej sytuacji to musi być myślenie rozumem połączonym z emocjami, co nie jest wcale takie proste, a nawet czasami jest jakoś potwornie trudne. I to musi być taki rodzaj myślenia, który sprawia, że można jakby wytrzymać i zmieścić różne trudne emocje i trudne myśli, które się pojawiają. Co jest łatwe, jak mamy prostą sprawę, im bardziej skomplikowana, tym bardziej to po prostu rozsadza całą tą sytuację. I teraz jest taka bardzo zgrabna i przydatna i bardzo pomocna teoria psychoanalityczna dotycząca prac w ogóle grup, która mówi o tym, że są generalnie dwa takie typy funkcjonowania grupy i każda grupa w zasadzie w różnym stopniu oscyluje między tymi typami. Pierwszy z nich to jest to, co powiedziałam, to się nazywa grupa pracująca. To jest grupa, która dokładnie robi to, do czego została powołana. Myśli, robi coś, realizuje różne zadania, nie odcinając się od emocji, nie spłycając tego, mierząc się z tym. A druga grupa to się nazywa grupa założeń podstawowych. I to jest grupa, której główną aktywnością jest uciekanie od myślenia. To uciekanie od myślenia wyraża się tym, że taka grupa głównie sięga po taki inny typ, który ona nazywa też, że to myśli, ale to jest myślenie magiczne. To jest takie myślenie, w którym unika się jakby kontaktu z rzeczywistością, czy to wewnętrzną, czy zewnętrzną, tylko zamiast tego się wytwarza różnego rodzaju iluzje na temat tego, co by tu zrobić, żeby nie było trudnych spraw. I myślę, że ta grupa, o której pan mówi, to była właśnie taka grupa założenia podstawowego, bo ona uciekała od trudnych emocji związanych z tym, które dokładnie tutaj były. Więc na przykład ich rozwiązanie to jest takie wypłycenie, tak? To jest takie, jest tam kilka typów, to może później trochę o tym powiem, bo są kilka takich podstawowych typów tych założeń podstawowych, które sprawiają, że grupa jakby w tym tkwi. Ale to, co jest ważne, to o czym chcę powiedzieć, to jest to, że grupy generalnie oscylują między jednym i drugim. To nie jest tak, że chcemy albo możemy sprawić, żeby powstawały takie grupy, które będą tylko pracujące, tak? I w ogóle nie będzie tych niedobrych, niefajnych rzeczy. Tego się nie da zrobić, to byłoby z kategorii pobożnych życzeń, a jak każde pobożne życzenie, no, prowadzi to do jakiejś tam katastrofy. Więc to, co jest optymalne, to jest to, żeby grupa, która oscyluje między takim lękiem przed myśleniem, takim, nie wiem, no, do różnymi rozwiązaniami, była w stanie przynajmniej czasami się odbić i jakby przejść na drugą stronę, też być taką grupą, która pracuje, która potem może też znowu się przestraszy i się cofnie, ale co jakiś czas będzie w tym obszarze. I
to jest taka najistotniejsza rzecz, która, na którą dużo myślałam też w kategorii, mówiliśmy o dialogu w Polsce, wokół, który się toczy. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak dobra i zła grupa, jest tylko pewien rodzaj utknięcia w lęku, w niemyśleniu, w myśleniu magicznym, który może sprawić, że społeczeństwo czy grupa choruje. Mam takie pytanie, które mi się narzuca po jednym ze zdań, które pani przed chwilą powiedziała i to też państwa o to zapytam. Czy w Polsce toczy się dialog, panie profesorze? Jak zdefiniujemy? Jak wybierzemy jedną formę definicji, powiem owszem, ze szwagrem można odbyć dialog w okolicznościach przyrody nad rzeką sprzeciwie. Z tym, że to będzie dialog niezobowiązujący, który nie musi prowadzić do żadnych konkluzji poza tam, no dobra, już trzeba wracać. I to jest konsensualnie wypracowana konkluzja. Jest wiele symulacji dialogu. Iluż ja w konferencjach na temat dialogu nie uczestniczyłem w czasie naszej transformacji. Ileż książek, sam jakieś badania. Dialog pracodawcy, pracobiorcy prowadziłem kiedyś na jakieś zlecenia organizacji ONZ-owskich czy innych. Ale można powiedzieć tak, dialog jest przereklamowany jako hasło. Bo dialog wymaga nienaturalnej symetrii. W życiu ludzkim są hierarchie. Powiedzmy, gdy się toczą negocjacje pracodawcy, pracobiorcy, teoretycznie rzecz biorąc, szary pracownik, związkowiec powinien być tak samo traktowany w czasie dialogu jak oligarcha, który ma sieć firm na całym świecie. Oczywiście de facto tak to nie jest, ale demokracja się od systemów autorytarnych różni tym, że ten szary ma prawo też być wysłuchany, posiada instrumenty ochrony swoich praw. Ale nie należy się łudzić, że wystąpi jakaś fundamentalna symetria po obu stronach. Myślę, że zamiast pytania, czy się w ogóle toczy dialog tak abstrakcyjnie, można by zastanowić się, jakie formy przestrzeni, ja bym nie w kategoriach dynamiki klubowej, tylko jakieś takie aranżacje instytucjonalne, jakie formy przestrzeni mogą chronić szansę na dialog. Na przykład, gdy uczestniczę w dyskusjach telewizyjnych, typu kawa na ławę, powiedzmy, czy Gorelicza 17, to przedstawiciele ugrupowania rządzącego i opozycji skaczą sobie do gardeł, ale w przerwie, jak kawy na ławę, mówią sobie po imieniu i rozmowa jest ludzka i można powiedzieć, że towarzyskość chroni społeczność przed kompletnym rozpadem. Polityczność rozłupuje z różnych powodów. Pewno moglibyśmy zawzięcie się pokłócić, jakie są to powody, kto jest bardziej winny. Politycznych rozłupuje nas, ale ci politycy na co dzień z sobą współżyją w sposób koleżeński, bardzo często. Panie profesorze, ale pan to wie, na Boga, ale większość osób, które ogląda w telewizji te, trudno nazwać to rozmowami, czy kłótnie polityków, albo ich wchodzenie sobie w słowo i ja panu nie przerywałem, zostaje z takim wrażeniem, że oni się nienawidzą. Ja pamiętam, dla mnie odkryciem na początku transformacji byłem zaproszony do programu w telewizji bydgoskiej i dyskutowaliśmy o czymś z ówczesnym posłem SLD, który był moim kolegą uniwersyteckim. Ja do niego mówię, Boguś, czemu ty takie bzdury mówiłeś? Pracowaliśmy samochodem jeszcze z trzecim kolegą. Tak, czemu ty takie bzdury mówiłeś w czasie tej audycji? On mówi, że ja mówiłem do elektoratu. Co masz do mnie pretensji? A pan jak jest gościem programu politycznego, to mówi do elektoratu czy do ludzi? To jest bardzo trudne, bo jak byłem zapraszany w okresie opozycji Prawa i Sprawiedliwości do programów telewizyjnych jako socjolog Zybertowicz, to wszystko, co mówiłem, szło na moje konto, tak? Ale teraz, jak idę do programu tego typu kawa na ławę, to jestem reprezentantem Kancelarii Prezydenta. Co to znaczy? Że po pierwsze muszę oszczędnie gospodarować prawdą, nie kłamać, ale prawdę muszę oszczędnie gospodarować. Po drugie, muszę pamiętać, że polityk nie jest odpowiedzialny za to, co mówi. Polityk jest odpowiedzialny za to, co zostanie usłyszane. Zacytuję słynnego człowieka. Pan widzi, jak mi się brew podnosi, jak pan mówi. To znaczy oszczędnie gospodarować prawdą, na Boga. To jest elementarne. Jeśli ja uczestniczę w naradzie kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie
związanego powiedzmy z jakimś posunięciem na w obliczu kryzysu polsko-ukraińskiego i ktoś mnie spyta w telewizji o jakiś wątek związany z motywami tam dyskutowanymi, tego nie mogę powiedzieć. Nie mogę podzielić się informacjami z tajnych dokumentów ze służb wywiadowczych, które czytam prawie codziennie i tak dalej. Jest wiele obszarów polityki, w którym najbardziej nawet w demokratycznym kraju nie dzieli się z elektoratem, z wyborcami, a nawet z osobami, z ekspertami, którzy nie mają pewnych uprawnień. Ale wrócę do tego jeszcze, przepraszam, że tak się pana przyciągnąłem, ale ciekawi mnie ten mechanizm, bo pan mówi o tym i pani Dorota kiwała głową, pan Sebastian też, że pan kiedy jest w telewizji, bierze udział w tym programie publicystycznym, to każdy z was mówi do swojego elektoratu, tak? Po czym ludzie wyłączają ten program i zostają kompletnie podzieleni. Panowie pokrywają się po plecach, wypiją kawę, pójdą do domu i macie tego świadomość, ale ten podział, te rysy w społeczeństwie się pogłębiają przez to. Ludzie nie wiedzą tego, że wy jesteście kumplami, którzy mają do siebie po imieniu taksówce. I co pan proponuje, panie Michale? Nie wiem, co proponuje. Bardziej pana pytam jako socjologa, co to robi z ludźmi? Bo ja mam takie wrażenie, oglądając rzadko telewizję, ale jednak, a przez długi czas miałem bliski kontakt z mediami, audio i tak dalej. I ja też widziałem ten mechanizm, ale jednak teraz wydaje mi się, że dochodzimy do niego. Ja sam się zastanawiam, dam panu taki case, znowu z kuchni. Aha, ale ja nie jestem na szczęście studentem. Po audycji podszedłem do prowadzącego audycję, mówiąc, żeby prowadził to trochę inaczej, bo te kłótnie uniemożliwiają przedstawienie jakiegoś bardziej złożonego rozumowania. Ale on mówi, analizy ma, pokazują, że jak się tu kłócą, to ludzie się nie przełączają na inne programy. Ja rozumiem, nie jestem zwolennikiem tego typu podejścia do dziennikarstwa, ale wciąż jednak będę wracał do tego, pan zapytał mnie o to, a ja wrócę do pana. Znaczy, ma pan świadomość tego, kiedy pan mówi do elektoratu, że to może być kolejny powód tego, że podział w społeczeństwie się pogłębi, czy nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że takie. Bo pan mi przerwał, nie skończyłem pewnej, jakby mnie nie szkodzi. To naturalna rozmowa na przerywaniu też polega, jeśli to jest w dobrej wierze, to nie jest niestosowne. Polityk nie jest, chciałem powiedzieć takie zdanie, polityk nie jest odpowiedzialny za to, co mówi, polityk jest odpowiedzialny za to, co zostaje usłyszane. To jest zupełnie inny typ odpowiedzialności, ale w warunkach dzisiejszego zgiełku medialnego dowolna rzecz może być wyrwana z kontekstu i tak przez